Rozali, niedawno ukazał się twój nowy singiel pod tytułem Nie mów, więc wbrew tytułowi opowiedz o nim. Co to jest za piosenka? To jest numer, który napisałam, raczej nawet nie ja napisałam, ale napisał Arek Sitarz, czyli duet, jedna osoba z duetu Razmentalizmu, czyli Raz. Rozmawialiśmy bardzo długo nad tym, co w tym tekście ma się znaleźć, bo to nie jest tak, że nie mam na to wpływu, bo wiadomo, że ten wpływ jest. Także po długich rozmowach, po przykładach filmowych, jak ta sytuacja w ogóle ma się rozegrać, że chciałabym, żeby mężczyzna mnie adorował, ale żebym ja go nie chciała, bo wracam do domu i mam tam tego, czego pragnę, właśnie powstało Nie mów. A jeżeli chodzi o samą produkcję, to odpowiedzialni są za to Michał Lange i Marcin Makowiec. Chciałbyś mnie rozgryźć, twardy orzech, nie ma szans, chciałbyś mnie rozgryźć. Niesamowite postaci, które współpracowały ze mną przy płycie, nie tylko przy jednym numerze, wyciągnęli ze mnie to, co najlepsze i wydaje mi się, że nawet nie sądziłam, że potrafię aż tak dobrze. Także współpraca była cudowna i mnie ten numer niesie i wydaje mi się, że ludzi wokół mnie również. Opowiedz, co to były za filmowe inspiracje, bo nie sposób Cię o to nie zapytać, bo nawet już sam teledysk jest taki utrzymany w bardzo filmowym stylu, zresztą cały anturaż, sceneria, teatru, studio bardzo ten klimat podkręca. Jeżeli chodzi o sam przykład, to tak naprawdę ja się inspirowałam co do tekstu Grease, czyli Emilia Newton-John i Travolta, czyli ta ich taka zabawa podczas tam jednego spotkania, nie pamiętam, czy to było jakiś park rozrywki, czy coś takiego, gdzie oni razem ze sobą po prostu się bawią i podrywają się wzajemnie. Także to był taki główny pomysł. A co do teledysku, to już akurat nie miało takiego odzwierciedlenia. Bardzo chcieliśmy po prostu uzyskać lata 80. i ten vibe. Te światła mogą, jakby to podkreślają. Tak samo nie chciałam zdradzać zbyt wiele, bo ja jako ja, mam wrażenie jako artystka, lubię być trochę tajemnicza i ten teledysk nie pokazuje całej mnie i wydaje mi się, że to był bardzo dobry zabieg. Nie mów w ogóle pokazuje Rozali w kompletnie innej odsłonie. Nawet spotkałem się z opiniami, że ten singiel brzmi trochę jak Anna Juksztowicz w swoim prime time, w swoim najlepszym czasie. To ja też słyszałam i bardzo mi z tego względu jest miło i oczywiście brzmi inaczej, ale chyba też na tym ta praca polega, że wychodzi pierwsza płyta, przedstawiamy się osobom, wychodzi druga płyta. Ja po 2 latach jestem znacznie bardziej świadoma. Zagrałam masę koncertów, jestem zdecydowanie pewniejsza siebie, wiem czego chcę i chcę się rozwijać, także były przez cały czas łamane różne bariery i bardzo mi zależało na tym, żeby się dobrze bawić. I album Ideal, który wychodzi 20 marca, właśnie taki będzie, także zapraszam wszystkich do tańca. Właśnie, czym jeszcze zaskoczysz na albumie, bo wspominasz, że to będzie podsumowanie twoich ostatnich 2 lat. Z czym zaskoczysz słuchacza? Wydaje mi się, że właśnie tym, że wszyscy myślą, że jestem bardzo melancholijna i sentymentalna, a jednak ta płyta sprawia, że po prostu chcesz się dobrze bawić i ja na przykład mam coś takiego, kiedy jej słucham, że ja mam ochotę głośno śpiewać. To już nie jest podśpiewywanie pod nosem, tylko to jest po prostu wykrzykiwanie emocji, także to jest pewien zwrot i dla moich słuchaczy i dla odbiorców. Bym po prostu chciała, żeby osoby, które przychodzą na koncert, tańczyły razem ze mną, a nie tylko ja, bo zazwyczaj było tak, że wszyscy się bujali, bo ta muzyka jednak wprawiała ludzi w ruch, ale nie na tyle, żeby móc się dać aż nie wiadomo jak ponieść. Także ta sytuacja lustra dla mnie jest bardzo ważna, czyli to jak ja widzę moich odbiorców jakby przed sceną, to sprawia, że mnie to napędza. Także bardzo chcę ich po prostu zmusić do tego, żeby nie tylko się bujać, ale po prostu tańczyć. Pewnie jednym z takich twoich spełnień, marzeń był zagranie na koncercie na Stadionie Narodowym razem z Dawidem Podsiadło i Taco Hemingwayem. To było coś, o czym nie marzyłam. Ja zupełnie nie wiedziałam, że to jest możliwe, także do ostatniej chwili, kiedy tylko o tym usłyszałam, szczypałam się po prostu, bo jakby nie oczekiwałam tego w żaden sposób, bo to, że nagrywasz z kimś featuring, to nie oznacza, że od razu będziesz grać na Stadionie Narodowym. Także w przeddzień byłam ogromnie zestresowana i jak tylko zobaczyłam scenę, to mnie totalnie zatkało, jak każdego z nas w sumie, kto grał razem właśnie z
Filipem, ale już w sam dzień koncertu po prostu były same pozytywne emocje i jak wyjechałam spod sceny, to poczułam się po prostu jak gwiazda. Także będę to wspominać na pewno do końca życia. Twoja płyta ukaże się nakładem polskiego oddziału Def Jamu. Jak odnajdujesz się w tej wytwórni? Przede wszystkim też jak oceniasz działania tego labelu, który coraz mocniej przyjmuje polską scenę rapową? To mamy ogromny przekrój artystów już. To prawda i początkowo byłam jedyną kobietą. W chwili obecnej już nie, ale i tak czuję się wyróżniona, żeby nie było. Jeżeli chodzi o Def Jam, to są po prostu osoby, które świetnie działają promocyjnie, które ewidentnie mnie bardzo wspierają i wierzą w to, co robię. Także to już jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Kolejna sprawa jest też taka, że mnie nie ograniczają. Także ja przychodzę z tym, co lubię robić, spełniam się jako artystka i to było dla mnie najważniejsze. I Def Jam po prostu daje mi te szanse, także strzał w dziesiątkę. A jak wspominasz czas, który spędziłaś w Alkopoligami, bo tam przede wszystkim otworzono ci drzwi, sprawiono, że ze nieznanej wokalistki stałaś się wokalistką rozpoznawalną. No, pamiętam, jak czekano na fizyczne wydanie twojej pierwszej epki, sam na to mega czekałem, aż się w końcu doczekałem. No, Alkopoligamia była dla mnie bardzo znacząca i rozstaliśmy się w cudownych tak naprawdę stosunkach. Przez cały czas tak naprawdę jesteśmy w kontakcie, dzięki temu, że Witek Michalak pracuje teraz też w Def Jamie, także ten kontakt jest przez cały czas. Epkę wydali Flashback, zagrałam masę koncertów, zagrałam support przed Mesem, także to były bardzo znaczące chwile i wiem, że gdyby nie Alkopoligamia, to i mój talent, to bym tu nie stała. Czy fakt, że urodziłaś się w Berlinie, ma jakiś wpływ na twoje muzyczne inspiracje? To jak tworzysz? Czy czerpiesz troszeczkę z niemieckiej sceny? Bo chociażby sam niemiecki rap jest chyba coraz popularniejszy wśród polskich raperów. Całe szczęście, mówię to z perspektywy fana. Nie inspiruję się niemiecką muzyką, ale na pewno to, że urodziłam się w Berlinie, miało na mnie duży wpływ, bo moi rodzice słuchali zagranicznej muzyki, chodzili na zagraniczne koncerty, zabierali nas na gospel. Jakby to na pewno miało wpływ na moją jakby rozwój muzyczny, także jestem im za to bardzo wdzięczna. I tak naprawdę dopiero od kiedy jestem sama jako wokalistka tutaj w Polsce i tworzę muzykę po polsku, zaczynam dostrzegać piękno w polskiej muzyce, bo po prostu jako dziecko nie było mi to dane. Byłam zakochana w muzyce zagranicznej, słuchałam hip-hopu, słuchałam soulu, także wszystko po angielsku było i dopiero teraz jakby zaczynam doceniać to, co mamy tutaj. Coś tak czuję, że te odniesienia do polskiej muzyki będziemy mogli bardzo mocno usłyszeć na twojej nowej płycie, więc kto cię tak mocno zainspirował? Jeżeli chodzi o polskich artystów, powiem ci szczerze, że ja nadal mam coś takiego, że jeżeli chodzi o soul i R&B, to są osoby z zagranicy, bo chyba jestem jedną z niewielu przedstawicieli tego kierunku w naszym kraju. Także przede wszystkim chyba chodziło o jakiś rodzaj swobody. I bardzo dużo słuchałam starej, vintage'owej muzyki, czyli Madonny, słuchałam Sade, same takie hiciarskie, Tina Turner, jakby to było coś, co mnie niosło i mam wrażenie, że gdzieś dzięki temu ta zabawa jest po prostu słyszalna w tej płycie, właśnie dzięki takim inspiracjom, a nie innym. Jakiś czas temu jeden z twoich utworów wykorzystano w kampanii wizerunkowej z telewizji TVN. Byłabyś gotowa na taką współpracę dzisiaj? Jak ją wspominasz z perspektywy czasu? To było ogromne wyzwanie, bo nigdy nie robiłam numeru, że tak powiem, na zamówienie, a rzeczywiście to tak po prostu wyglądało, że poproszono mnie o to, żebym napisała numer do reklamy. I ja bardzo chętnie bym zrobiła to jeszcze raz, także jeżeli są możliwości, to proszę bardzo. Nie da się ukryć, że jesteś częścią show biznesu, więc odpowiedz, jak wygląda polski show biznes z twojej perspektywy? Czy są możliwe w nim przyjaźnie? Myślę, że na pewno są możliwe przyjaźnie, ale ja należę do osób, które się wycofują z tego. Nie wiem, czy to jest po prostu to, że jestem bardzo spokojną osobą i w sumie uwielbiam leniuchować w domu, uwielbiam rodzinę i chodzę na eventy wtedy, kiedy tak naprawdę mam na to ochotę, a nie kiedy muszę, bo uważam, że nikt do niczego nie powinien być zmuszany. Także korzystam z tego wtedy, kiedy chcę i wydaje mi się, że to jest bardzo zdrowe podejście, bo show biznes wcale nie jest taki kolorowy, ale nie ze względu na to, że ludzie są nieodpowiedni, tylko po prostu bardzo często tego jest za dużo i w momencie, w którym to odpowiednio po prostu człowiek wyważy, tym lepiej będzie się w tym środowisku czuł.
No właśnie, a propos tego leniuchowania, już na sam koniec. Rosalie wraca do domu, czy to po koncercie, czy to po kolejnej sesji w studiu. Jaki odpalasz serial na Netflixie lub innej platformie? Co jest coś takiego, co lubisz naprawdę oglądać? W chwili obecnej męczę Nowego papieża. Uważam, że Sorrentino jest cudowny i to, jak w ogóle zobrazował Watykan i to, jakie są kadry, muzyka, jakby wszystko się zgadza. Także w chwili obecnej nowy sezon wciągam, gdzieś jestem już na czwartym odcinku i gdybyśmy mogli mówić o serialach, to mogłabym nawijać tak przez cały czas, z tego względu, że uwielbiam seriale i od samego dzieciństwa gdzieś tam bardziej mnie kręciły seriale niż filmy. Nie wiadomo dlaczego, ale chyba ze względu na to, że jako dziecko po prostu sporo oglądałam telewizji, bo to były też takie czasy. Lata 2000 to wszystkie dzieciaki biegały po prostu po podwórku i wracały do domu przed telewizory i wciągały bajki czy właśnie seriale. Także jak wracam, to w chwili obecnej Nowy papież już. A jaki jest twój ulubiony, taki najbardziej kultowy serial? Jest ich sporo, ale gdybym miała powiedzieć, to Twin Peaks. Twin Peaks jest serialem, do którego wracam bardzo często, także to nie jest tak, że widziałam go raz czy dwa, tylko widziałam go kilka razy i wydaje mi się, że wiele osób ma tak samo jak ja.